Ten odcinek będzie opierał się na wielu samochodach i patrz teraz, takie delikatnie bite Ferrari. No nie wiem jak wy, ale ja bym takiego nie chciał, trochę takie przestawione się wydaje. Ludzie ściągają takie rzeczy, naprawiają, wystawiają na sprzedaż. No, myślę, że można powiedzieć, szukają jelenia, który po prostu nie sprawdzi historii pojazdu w jakiś tam tradycyjny sposób, czy właśnie takim raportem, no i kupi tą furę. Pierwszy link w opisie pozwoli wam na sprawdzenie auta, które chcecie kupić, bądź na przykład takiego auta, które macie w garażu, a chcecie sprawdzić jego historię. Też warto wiedzieć, co tak naprawdę kiedyś tam kupiliście i ile to jest warte. Oszczędza to czasu i sporo kasy, bo raport od Car Vertical nie jest tak drogi, a wyjdzie na przykład, że auto było taksówką, było mega rozbite albo ma cofnięty przebieg, to nie musicie jechać i oglądać na przykład 300 km w jedną stronę, tracić czasu i pieniędzy na paliwo. Tak jak mówię, pierwszy link w opisie. Polecam, bo na tle wartości auta taki raport to naprawdę grosze. Zaczynajmy. Witam was wszystkich w materiale, który zaczynamy dość nietypowo. Dlaczego nietypowo? No dlatego, że jak widzicie za mną ściana, a ja w jakimś garażu podziemnym. Myślę, że będą momenty w tym filmie, w którym będziecie mogli się zastanowić, czy rzeczywiście znajdujemy się w Polsce. Dlaczego? Ano dlatego, że w mojej prawej kieszeni teraz trzymam pilota do bramy wjazdowej w garażu, który, podkreślam, znajduje się w Polsce. Otworzymy za moment ten garaż, a ja pokażę wam najgrubsze samochody. Znajdujemy się w stolicy. Tutaj jakby motoryzacja rządzi się troszeczkę innymi prawami niż w innych częściach Polski, dlatego że jest to stolica. No i jakby tutaj tych sportowych samochodów jest najwięcej. I myślę, że ten garaż, który znajduje się za mną, wam to zwizualizuje. Ja w tym momencie klikam przycisk powrót Super Car Clubu właśnie w Warszawie. Zapraszam was tam. Za moment po waszej lewej stronie pojawi się Huracan, następnie pojawi się drugi Huracan. Na to wszystko pojawi się Porsche, Ferrari i cała masa innych aut. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie ten kanał. No a ja bez zbędnego przyciągania poprowadzę was po tym, co się tam znajduje. No i przede wszystkim opowiem wam o zasadach, które tam panują. Super Car Club Polska, no ogólnie Warszawka po całości. Dobrze to tam wygląda. Nagle z pustego parkingu otwiera się wielka brama, no i przenosicie się do innego świata. Klub wbrew pozorom to nie tylko instytucja wspierająca jakby stanie tych aut, ale wręcz przeciwnie, one jeżdżą. Dla klubowiczów organizowane są wyjazdy, imprezy takie tematyczne i tak dalej, i tak dalej. Co jakiś czas wyjazdy na tor, czy szkolenia jazdy w poślizgu, jazdy sportowej, czy najprościej w świecie po prostu kręcenie najlepszych czasów. Chciałem wam powiedzieć o jednej usłudze, która na mnie zrobiła naprawdę fajne wrażenie. Kupujesz sobie superkara i możesz go postawić u chłopaków. Wiadomo, jak to na przykład jakimś Lambo czy Rari, raczej nie jeździsz nim codziennie, tylko na przykład weekendowo. No i za ustaloną opłatą stawiasz auto w klubie, a pracownicy doglądają dosłownie wszystkiego. Utrzymują jego czystość i taki fresh look, dbają o kondycję akumulatora, aby auto było zawsze gotowe do jazdy. Ba! Możesz nawet wykupić pakiet, w którym auto co jakiś czas robi parę rundek delikatnie po parkingu, aby rozruszać hamulce, napędy i tak dalej. No taki, powiem wam, premium klimacie. Fajne miejsce, a skoro robi wrażenie wizualne, no to pogadajmy trochę o samochodach, które znajdują się w środku. Zamkniemy sobie te wrota i oprowadzimy was o tym, co tutaj, po tym. No właściwie troszeczkę mi się może plątać język w tym materiale, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i mogą mi się gdzieś tam zamotać zaraz nazwy, zaraz mi się może omotać to, że na przykład w ręce trzymam kluczyk i... a zresztą wiecie, o co mi chodzi. Na starcie po prawej stronie melduje nam się McLaren. McLaren 720S i szczerze mówiąc fanem McLarenów nie jestem, dlatego pewnie nawet nie wiem, gdzie się otwiera McLarena. O, tu się otwiera. Dobry początek! Jakby fanem McLarena nie jestem, ale to, że te drzwi otwierają się w ten sposób do góry i mało tego wszystkiego, zapraszam was, w 720 SC otwiera nam się też połowa dachu do góry. To jest dopiero sztos jakby w McLarenie i akurat tego rozwiązania fanem jestem. Wygląda to jak z kosmosu i naprawdę bardzo cieszy, natomiast jakby samym fanatykiem marki jakoś nie jestem. Natomiast otwieranie drzwi, moim zdaniem, w wypadku akurat tego McLarena jest fajniejsze niż w przypadku nawet Aventadora. Więc tutaj gigantyczny plus dla McLarena i oczywiście gigantyczny plus dla McLarena za to, jaki ma performance, bo tu jednak się dzieje naprawdę dużo. McLareny są piekielnie szybkie i potrafią być nawet o sekundę szybsze od innych superkarów, które są teoretycznie w tej samej lidze co one. F8 Tributo Ferrari, które możecie kojarzyć na przykład z Positive Ways. Do tego wszystkiego w pięknym czerwonym kolorze. Wygląda ono naprawdę dobrze. Jedyne, co bym zmienił w F8 Tributo, to felgę, ale bo tam są goście i pewnie słuchają, że nie będzie zmieniać. A jednak felgę bym zmienił w F8 Tributo. Natomiast samo w sobie auto jest piękne. piękne, do tego wszystkiego jest w Spiderze. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę tutaj w tym F8 Tributo, to jest ta kierownica, która jest wykonana z karbonu, góra-dół. I do tego wszystkiego u góry jeszcze te LEDy, które informują o tym, że należy zmienić bieg. Akurat to w Ferrari na gigantyczny plus. No i w tym F8 Tributa bardzo fajne jest to, zwróciłem uwagę właśnie na Positive Waysie, że mamy tutaj gigantyczny wlot powietrza i rzeczywiście on nie jest żadną atrapą ani nic z tych rzeczy, tylko możemy tam przełożyć rękę praktycznie na wylot. Więc mamy już zaliczonego McLarena, mamy zaliczone F8 Tributo. Przejdźmy więc do przeciwieństwa. I chyba zostało to tutaj ustawione tak nie bez powodu, bo McLaren i Ferrari to tak naprawdę największa konkurencja Lamborghini, które stoi po drugiej stronie tego garażu, więc rzeczywiście chyba nie jest to ustawione tak przez przypadek. Mamy tutaj Huracana, dokładnie LP610. Oczywiście samochód jest w czterobucie, nie jest to ten tylno-napędowy Huracan i nie jest to Evo. Ale jeżeli byśmy chcieli Evo zobaczyć, to wystarczy, że skierujemy naszą głowę w lewą stronę, no i Evo nam się pojawia. W pięknym pomarańczowym kolorze, różni się oczywiście tym, że zobaczcie, wydech jest tutaj skierowany jak takie armaty bardzo, bardzo wysoko, natomiast w zwykłym Huracanie wydech mamy przy ziemi, który mi się bardziej podoba, szczerze mówiąc, w Evo. Dużo bardziej mi się podoba w Evo to, że te wydechy są u góry, natomiast w momencie, kiedy wychodził Huracan, to o takim rozwiązaniu nie było mowy i wierzcie mi, że gigantyczną robotę robiły również wydechy. Więcej różnic w Evo, no zupełnie inny pakiet aerodynamiczny jest w Evo i zupełnie inne fotele. Zobaczcie na te fotele w Evo, które są wsadzone akurat do tego. Myślałem, że znowu otworzy drzwi i znowu wystrzeli mi alarm. Natomiast te fotele tutaj robią naprawdę bardzo fajną robotę i to są te fotele, które kosztują do tego samochodu parędziesiąt tysięcy złotych. Na tych samych fotelach siedziałem w Dubaju i powiem wam, że no to już jest taki inny w ogóle level performance'u. Tutaj dla porównania są fotele w zwykłym Huracanie. No i powiem wam, że one jakby się do Evo nie umywają. No ale przecież musieliby zmienić coś w Evo, żeby rozróżnić go od zwykłego Huracana, bo gdyby nie było żadnych różnic, no to po co by było dopłacać za Evo? Kolor naprawdę na mega plus. Samochodów stoi tutaj w dniu dzisiejszym 37 sztuk, więc jak na to, że jesteśmy tak naprawdę w jednym garażu, no to robota wykonana jest niesamowita. Mało tego wszystkiego, do klubu należy ponad 60 samochodów, więc tak naprawdę mamy tutaj dopiero połowę obłożenia. Przechodząc dalej, mamy Audi R8 V10 w kabriolecie, czyli w Spiderze. No i tutaj mamy jeszcze sobie kolejne Ferrari, mamy Bentleya. W ogóle bardzo fajny jest też rozstrzał taki, że tutaj są samochody na każdą okazję. Mamy samochody do pobawienia się w weekend, w słoneczny weekend. Mamy samochody, którymi możemy się gdzieś poślizgać, a do tego wszystkiego mamy też samochody, które są takimi samochodami na co dzień albo na spotkanie. No bo przecież nie będziemy sportowo jeździć na przykład takim Bentleyem Continentalem, tylko takim Bentleyem raczej polecimy na jakieś fajne spotkanie albo, nie wiem, na słoneczny wypad do jakiegoś spa. Wiem, że tutaj do Super Car Clubu trafi jeszcze Lamborghini Urus i G-klasa. I wtedy już będziemy mieli jeszcze do tego wszystkiego suwy i będzie się tutaj działo już w ogóle w każdym aspekcie. Bardzo dobrze. Jest też GR Yaris. To jest samochód, który możecie znać z mojego głównego kanału, tylko że ten jest czarny i na jakiejś feldze fajnej, takiej sportowej. A mój Yaris jest na seryjnej feldze i jest troszeczkę przerobiony, bo jest pomalowany ręcznie markerem. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam was na tamten film. I nie wiedziałem, że chlapacze w Yarisie tak fajnie wyglądają. Pierwszy raz widzę chlapacze w Yarisie na żywo i robią mega robotę. Fajnie to wygląda. Tak mi się podoba, że chyba sobie to swoje założę. Za moment weźmiemy kluczyk do Huracana i odpalimy, żebyście zobaczyli, jak Huracan sobie na przykład gada w takim garażu podziemnym. Ale najpierw skupmy się na tym, co po mojej prawej, a po mojej prawej znajduje się GT3 CS. Samochód, który ja widzę osobiście pierwszy raz na żywo na oczy. Jest to samochód bardzo unikatowy ze względu na to, na przykład jaki ma przebieg i w jakim jest stanie. Ta sztuka to bodajże 2004 rok, do tego wszystkiego 11 tysięcy kilometrów przebiegu, więc naprawdę niewiele. Auto prezentuje się totalnie jakby było nowe z salonu, a pod maską, czyli tak naprawdę w bagażniku, 3,6 litra Boxer. Auto robi gigantyczne wrażenie nie tylko z zewnątrz, ale również w środku, w związku z tym, że jest to GT3 CS, ma seryjną klatkę, do tego wszystkiego jest bardzo odelżone, no i ma na przykład kubełkowe fotele, które w tamtych czasach musiały robić olbrzymie wrażenie, zwłaszcza, że to są to oryginalne fotele Recaro, a na to wszystko na zagłówku, takim cudzysłowie zagłówku, no tym zintegrowanym zagłówku, mają wyszyte jeszcze logo Porsche. Samochód robi bardzo fajne wrażenie, naprawdę i z zewnątrz, i w środku. Jest warte kupę kasy, a przede wszystkim jest mega unikatowe. No i to w tym wszystkim jest chyba tak naprawdę najważniejsze. No i jeszcze równie istotne jest to, że mnie zaskoczyło, samochód jest w manualu, więc tak naprawdę musi to dawać bardzo fajny feeling z jazdy. No i gdyby nie to, że jest w tak dobrym stanie, to rzekłbym, że aż chciałoby się to upalić. No, a teraz w mojej ręce, a właściwie w moich rękach znajduje się no coś, Chciałbym mieć takie osobiście, chciałbym, żeby takie coś leżało mi w domu. Natomiast otwieramy to, no i mamy tak naprawdę wrota, mamy tak naprawdę kluczyki do wrot miasta, można by tak było powiedzieć. Są tutaj kluczyki do najciekawszych samochodów, które stoją w tym klubie. No i tak jak wam przed sekundką obiecałem, znajdźmy, który to kluczyk do Huracana Evo. Mam wrażenie, że to ten. Trafiony za pierwszym razem. Swoją drogą, patrzcie, pokażę wam taką ciekawostkę. To jest kluczyk od Huracana, a to jest kluczyk od Audi. One są praktycznie identyczne, zobaczcie, mają nawet takie same przyciski. Oczywiście różnią się troszeczkę tyłem. No i do tego wszystkiego zauważyliśmy już ostatnio, że Lamborghini kluczyk ma jeszcze do tego wszystkiego, widzicie tutaj takie logo, a Audi kluczyk takiego nie ma. Natomiast tak to, no to jest to praktycznie dokładnie ten sam model, więc odłożymy ten od Audi i odpalę dla was tego Huracana. To, co mi się zawsze najbardziej podoba w Lambo, czyli odsłonięcie tego przycisku start. No i odpalamy. Dajmy mu sekundę, niech się chociaż troszeczkę zagrzeje i olej, i woda. Bardzo fajna kierownica akurat w tym Huracanie. Cała wykończona jest Alcantarą. Do tej pory jeździłem Huracanem, który kierownicę miał wykończoną normalną skórą. I powiem wam, że ta robi dużo lepsze wrażenie. Wiadomo, że trzeba o nią bardzo dbać, żeby utrzymała się taka piękna, jak jest na chwilę obecną. Natomiast to auto ma 1938 km przebiegu, więc jest praktycznie totalnie nowe. Jeżeli chodzi o Huracany, no to ja jestem gigantycznym fanem, takim kabrioletem Spiderem. Pojeździłem już w Dubaju naprawdę bardzo dużo kilometrów. No i tylko dla ludzi z moją łysą głową dużym utrudnieniem jest to, że w bardzo słoneczne dni po prostu palicie sobie całkowicie dynię u góry. Możecie się śmiać, że to jest niepoważny problem, natomiast w rzeczywistości mi to złaziła normalnie skóra z głowy i wyglądała, jakbym miał łuszczycę. Poczekajmy, aż zejdzie pasek, bo Huracan bardzo mądrze blokuje. W momencie, kiedy jest zimny, już przy 6000 mamy odcinek. W momencie, kiedy się zagrzeje, możemy go kręcić aż do 9 z hakiem. Nie widziałem tego nigdy wcześniej, zobaczyłem to dopiero w tym. W Spiderze Huracanie Evo mamy u góry taki wytłoczony, aż powiedziałbym, napis. Bardzo fajny detal, który moim zdaniem mega cieszy. Dobra, skoro nam się chociaż troszeczkę zagrzał, to posłuchajcie, jak brzmi Evo. Pokażę wam część garażu, która bardzo robi fajne wrażenie na osobach, które jakby kochają starszą motoryzację. Mamy tutaj Lancera Evo 10 RS. Mamy tutaj sobie Subaru Imprezę z bardzo fajnymi LED barami na przodzie. Widać, że to jest Subara bardzo odelżona, dlatego że dla Subara jest charakterystyczny spoiler, a w tym wypadku nawet takiego spoilerka nie mamy. I mamy Evo 9 RS. I moi kochani, te samochody mają, uwaga, 50 parę kilometrów przebiegu Evo 10, 50 parę kilometrów, powiedzmy, nie wiem, 55 kilometrów przebiegu ma to Evo 10, 100 parę, paręnaście kilometrów przebiegu 9 RS. Więc to są samochody, które prosto z salonu trafiły tutaj i tak naprawdę nigdy nie jeździły po drodze publicznej. To jest niesamowity ewenement, bo to są to samochody, które nigdy nie wrócą już do produkcji, a wyjechały prosto z salonu i nikt nimi nie jeździł. Jak zajrzymy do tego auta, do środka, to naprawdę tutaj po prostu jest nowa fura. Widzicie to teraz na przebitkach, że nikt tutaj nawet nie zmieniał foteli. Cały ten samochód, z racji tego, że jest to RS, został mega odleżony. Są tutaj cieńsze szyby. Ten samochód nawet nie ma podkładu w lakierze, żeby był lżejszy. Klamki nie są polakierowane, tylko są surowe. Naprawdę wszystko w tej wersji Lancera zostało przystosowane tak, żeby ten samochód był lekki, żeby dobrze się prowadził, żeby miał świetny performance. Myślę, że tak samo było w przypadku tej Subary, która, tak jak mówię, nawet nie ma spoilera. I tak samo jest w przypadku tamtego Lancera Evo 10. Przypominam, jakie tutaj przebiegi wchodzą w grę. Jak przechodzimy sobie dalej do ostatniej części garażu, to widzimy sobie tutaj Amerykańca. Samochód, który prezentuje się świetnie, a myślę, że my w Polsce mamy słabość do tych Amerykańców ze względu na to, że ich tutaj po prostu nie ma. Jest to Pontiac GTO, samochód, który długościowo ma chyba z 6 metrów długości. Wygląda naprawdę świetnie, tak jak mówię, no robi tutaj wrażenie przez to, że my w Polsce tych amerykańskich samochodów po prostu nie widzimy. Auto jest otwarte, można sobie zajrzeć do środka. Wy teraz widzicie to na przebitkach, a na mnie robi to ogromne wrażenie. Ten amerykański rozmach, szerokość i te stołki, które wyglądają jak żywcem, wyciągnięte po prostu z takiej kanapy dziadka. No i na sam koniec, na deser, mamy sobie Mercedesa GTS-a. To samochód, na którym nie będziemy się tutaj jakoś bardzo skupiać, z uwagi na to, że już realizowałem dla was materiały z AMG GTR. A jak jesteśmy przy GTR-ze, to stoi sobie tutaj, ale jest pod płachtą, więc nie będziemy go pokazywać. Tutaj dwa oldschoolowe już klasyki Mercedesa, których też oczywiście spod płachty nie będziemy wyciągać. Mamy jeszcze jedno Ferrari, którego też spod płachty nie będziemy wyciągać, ale mamy też na przykład Megane RS. Samochód, który wyszedł, uwaga, w 500 sztukach, ze względu na to, że jest to wersja Trophy, tak? Trophy R, czyli mamy tylko i wyłącznie 500 sztuk tych samochodów i ten samochód też nie ma przebiegu. Wszystkie te trzy. Ten i ten. Nie mają totalnie żadnego przebiegu, na przykład Focus RS z silnikiem 2.3, samochód dobrze wam znany, on też był na moim kanale, który jest na chwilę obecną nie do dostania, ma w okolicach 50 km przebiegu i one sobie tutaj tak naprawdę stoją i to jest taka lokata na 4 kołach, która na polskie drogi nie wyjeżdża. Natomiast cała reszta tych samochodów jest w użytku, do tego wszystkiego, tak jak wam opowiedziałem, jest tutaj doglądana, jest tutaj taki pakiet, który po prostu pozwala jakby dbać o te samochody w momencie, kiedy one nie robią gigantycznych przebiegów i nie służą nam do jazdy na co dzień.